Nieważne, czy jesteś w autobusie, pociągu czy na wakacjach, najważniejsze transmisje sportowe masz teraz na wyciągnięcie ręki. Pobierz darmową aplikację TVP Sport. Link znajdziesz w opisie. Siostry Williams pierwsze kroki w tenisie stawiały w kalifornijskim miasteczku Campton. Ash Barty zaczynała w Brisbane, a Iga Świątek na kortach Warszawianka, na których się znajdujemy. Dojście na szczyt kosztowało masę wyrzeczeń, ale też i pieniędzy. Ile kosztuje wychowanie mistrzyni i jak doprowadzić dziecko na poziom zawodowy? Postanowiliśmy to sprawdzić. Trzeba znaleźć tą pasję, zakochać się w tym sporcie. Nie przesadzać z niczym, ani z jakby takim na co dzień w domu, myślę, że na siłę nie mówić o tym tenisie, na siłę nie ciągnąć dziecka, żeby musi oglądać całe mecze, bo wiadomo, te mecze trwają często po kilka godzin, ciężko jest, żeby dziecko to oglądało. Nie przeliczać tego na pieniądze, nie zastanawiać się, jak dziecko ma 6, 7, 8 lat i teraz sugerować się, że moje dziecko będzie, jeżeli mam córkę na przykład, będzie druga Iga Świątek, albo chłopczyk i będzie kolejny Hurkacz. Ten sport uwielbia czas, pokorę i naprawdę trzeba bardzo dużo ciężkiej pracy na początku, żeby i długo poczekać na to, żeby pojawiły się jakiekolwiek pierwsze efekty. Tutaj jest bardzo długa droga i monotonna na początku, nudna dla dziecka, bo najczęściej są to treningi jeden na jeden z trenerem, więc dla takiego małego dziecka to nie jest urozmaicenie, to jest jednak monotonia i tutaj trzeba odpowiednio zmotywować to dziecko i wymagać, że to wymaga olbrzymiej cierpliwości i nakładów ciężkiej pracy, żeby pojawiły się jakiekolwiek pierwsze sukcesy. Najważniejsza jest, myślę, technika, bo bez tego w naszym sporcie to nic się nie uda. I tu trzeba trafić naprawdę na swojej drodze, na dobrego trenera, który od początku nauczy nas właściwie. Ale myślę, że też odporności na stres i bardzo dobrze wypracowanej psychiki, bo jednak psychika w tenisie jest najważniejsza i możesz grać świetnie w tenisa, ale jeśli nie będziesz mentalnie do tego przygotowany, grania pod presją, odporności na stresu i zwycięstw, to nic się nie uda. Na dzisiejszy momencie nie mamy za dużo wsparcia ze strony klubów. Kluby są bardziej prywatne. Lata temu było to łatwiej, bo kluby były stowarzyszone, były wsparcia. Dzisiaj tego nie ma, czyli każdy rodzic, który przyjdzie na korty tenisowe, to musi się liczyć przede wszystkim na początku z jakimiś wydatkami. Każdy trening to trzeba na niego dojechać i z niego wrócić, a czasami to jest tak, że znaczy czasami, no, w każdym tygodniu jest z tych treningów kilka, czyli powiedzmy, że jak na godzinny trening, to musimy poświęcić 2 do 2,5 godziny z dojazdami, jak jeszcze jakieś korki czasami się trafią, to i 3 godziny na jeden trening. Jest to dosyć kosztowna zabawa. Te wszystkie wydatki są duże i tak naprawdę im lepiej się gra, tym one niestety rosną. Ale myślę, że jak ktoś bardzo chce, wkłada to wielkie serce, to też znajdują się czasem bardzo dobrzy ludzie na drodze, którzy potrafią pomóc. Na ten moment to jeszcze są takie pieniądze, które ja jestem w stanie gdzieś tam udźwignąć, ale nie wiem, jak to będzie dalej. Takie normalne treningi raz, dwa razy w tygodniu, to każdy może sobie na to pozwolić. Dokładnych kwot ciężko mi teraz powiedzieć, jakie tam są te dokładne kwoty, ale to już jakby się mieści między 1000-2 miesięcznie nawet. Na pewno to odstrasza, ale myślę, że nie przesadzajmy też i nie róbmy z tego aż tak drugiego sportu, bo na początku, żeby w ogóle ocenić sytuację realnie, czy to ma sens, czy nie ma sens, czy to dziecko osiągnie, czy nie, to jest to do zrobienia dla że tak powiem, przeciętnych ludzi, jeśli tak to można określić. Teraz kupowaliśmy nową rakietę, to ona kosztowała 600 zł. I ta rakieta, myślę, że na jakieś
2-3 lata gry starczy. No wiadomo, że tam jeszcze do tego dochodzą naciągi, ale to akurat jeszcze córka nie gra tak silnie, żeby te naciągi co chwilę wymieniać. Także to nie, to tutaj nie, jeżeli chodzi o sprzęt, to tutaj bym nie szukał akurat głównych kosztów. Załóżmy, że zaczynamy miesięcznie wydatki w granicach 500 zł, a później one dochodzą, ale to już mówię o późniejszych etapach, gdzie dochodzą turnieje ogólnopolskie, międzynarodowe, do lat 14 turnieje Tennis Europe, później do 18 lat mamy ITF-y, czyli po całym świecie, czyli zakładamy, że taki rodzic musi się liczyć z wydatkiem gdzieś 20-30 tysięcy złotych miesięcznie. Ja wychodzę z założenia, że jeśli ktoś naprawdę jest dobry i przebija się, ja też jestem tak troszkę tego przykładem, czy z małej miejscowości można się naprawdę wbić do tych dużych turniejów, po prostu je wygrać i potem z pomocą tych punktów, bo to też chodzi o granie na wynik, a nie na ilość, bo możemy grać bardzo dużo, wydawać na to dużo pieniędzy, a nic z tego nam nie wyjdzie i nic to nam nie przyniesie, ale możemy zagrać mniejszą ilość z uwagi na to, że nas nie stać, ale zapunktować, wygrać tych punktów więcej, bo jest się lepszym i wtedy ten rezultat też się tworzy. Jest pasja, jest chęć, ja widzę, że ona to lubi, to trzeba po prostu jej w tym pomagać. Może coś z tego wyjdzie, jak z tego nic nie wyjdzie, to zawsze będzie miała umiejętność gry w tenisa. Mało jakby osób gra w tenisa, a więc umieć dobrze grać w tenisa, mało kto potrafi iść z dorosłych, to zawsze jest taka umiejętność na całe życie. To jest troszkę inwestycja taka niewiadoma, tak? Bo to, że w przypadku Igi Świątek to wypaliło i teraz przysłowiowo odcina ona kupony, to super, ale nie u wszystkich tak to działa, wręcz u większości to nie działa. Mało który z trenujących gdzieś tam dochodzi do jakiegoś wysokiego poziomu i to tutaj to trochę nie o to chodzi. Tu chodzi o to, żeby jak ona to lubi, ma pasję, to ja chcę jej pomagać w tej pasji. Mówmy się, że tenis w Polsce miał tylko taką nalepkę drogie, niedostępne, tak, tylko dla elit, a myślę, że tutaj też postawa Igi, takiej otwartości do kibiców, do ludzi, którzy ją otaczają, też powoduje, że jest coraz więcej otwartości w tym temacie.